Uczta dla ducha i dla ciała czeka mieszkańców Kutna w najbliższą sobotę 6 sierpnia. Każdy mieszkaniec może przyjść na imieniny nie byle kogo, bo samego króla Augusta III. Muzeum regionalne nawiązuje tym samym do tradycji obchodzenia imienin króla Augusta. Z tej okazji oczywiście były organizowane na cześć króla różnego typu przedsięwzięcia, w tym ulubione przez króla przedstawienia teatralne, operowe. Dlatego też na tym festynie chcielibyśmy do tego nawiązać, czyli będzie uczta duchowa w postaci przedstawienia baletowego Śpiąca Królewna, nawiązującego do konwencji barokowej, także koncert grupy Amadeus Trio, która wykona, no można powiedzieć, hity muzyki klasycznej, nie tylko może z epoki barokowej. Ponadto, jak na imieniny przystało, będą niespodzianki kulinarne na królewskim stole. Każdy będzie mógł wziąć udział w konkursach z nagrodami. Nie zabraknie też atrakcji dla dzieci, dla rodzin. Tutaj wspólnie z garnizonem Fortety Częstochowskiej organizujemy różnego rodzaju animacje, będą scenki rodzajowe dworskie z okresu, można będzie spróbować swoich sił w warsztatach tanecznych, warsztatach plastycznych, czy spróbować swoich sił w grach towarzyskich z epoki, w towarzystwie właśnie rekonstruktorów między innymi. Organizatorzy zachęcają również do tego, by na imieniny króla przyjść w samodzielnie wykonanym kostiumie z epoki baroku. Od godziny 16 zaczynamy tutaj korowodem, w zasadzie nieco wcześniej korowodem przez ulicę Królewską i o 16 będzie powitanie króla Augusta III na scenie. W tą rolę wciela się już po raz kolejny Uwe Miller, czyli Stowarzyszenie Augustus Rex z Drezna. I wraz z dworem nastąpi to powitanie właśnie na scenie. Później zapraszamy także na pokaz musztry i zgodnie z konwencją XVIII-wieczną pokazy szczudlarzy, czyli bal wenecki. Potem właśnie koncert grupy Amadeus Trio i na zakończenie festynu o godzinie 19:30 zapraszamy na przedstawienie barokowe Śpiąca Królewna. W trakcie festynu będzie można również obejrzeć wystawę Pałac ukryty w miejskim pejzażu. Na wystawie będą zaprezentowane najnowsze nabytki związane z czasami saskimi.